Poznaj Arnolda. Desperacko próbuje ukryć się przed okrutnym rządem, który każe mu bez przerwy się kochać. Lipca Arnold udał się na podróż międzygalaktyczną. Po powrocie 27 lipca na świecie nie pozostał ani jeden mężczyzna. Wszystko poszło nie tak. Telefony i mikrofale nie działają. Ubera zastąpiły rowery i karoce. Zamiast lamp w domach znowu świecą się świeczki. Wszystko dlatego, że dziedziny, którymi zajmowali się mężczyźni, zostały wstrzymane. Arnold, czemu uciekasz? Każdego dnia twoje ciało produkuje 70 milionów plemników. Starczyłoby, żeby zapłodnić 8 kobiet dziennie. Ale że większość nie chciałaby cię tknąć, podjęto decyzję, by sztucznie umieścić twoją spermę w komórkach jajowych i oto liczba ciężarnych kobiet wzrosła do 15 milionów. Teraz nie tylko jesteś bardziej sławny niż wszystkie Kardashianki razem wzięte, ale i zostałeś sprawą wagi państwowej. Kobiety dogadzają ci i dokładnie cię badają. Ale jest jeden minus. Jesteś więźniem i nie masz prawa opuścić kraju czy uniknąć obowiązków. Twoje nasienie jest cenniejsze niż jakikolwiek metal świata i wkrótce doprowadzi do trzeciej wojny światowej. Wszystko potrwa 14 lat, gdy twoi chłopcy wejdą w okres dojrzewania, produkując pierwszą spermę. Pa, pa.